Pielgrzymka do Meczugorje, świętego miejsca w Bośni i Hercegowinie, zakończyła się tragicznie. Wśród rannych w wypadku autokarów Chorwacji są mieszkańcy naszego regionu. W rozbitym pojeździe byli księża, siostry zakonne i osoby świeckie z powiatów łosickiego, sokołowskiego i łukowskiego. Więcej na ten temat dowiecie się z artykułu Justyny Janusz. Okaleczone drzewa, poszarpane gałęzie, których resztki sterczą jak kikuty rannych żołnierzy na pobojowisku, tak wyglądają lipy przy drodze prowadzącej od Pniewnika w stronę Bielądek w gminie Korytnica. O okaleczeniu drzew poinformował nas zbulwersowany mieszkaniec Pniewnika. Obrypali te drzewa jakąś maszyną, wyglądają jak po bombardowaniu, albo jakby tędy jakiś tajfun przeszedł, mówi. Interwencję w sprawie podjął Stanisław Jastrzębski. Radni gminy Sarnaki udzielili wójtowi Grzegorzowi Arasymowiczowi wotum zaufania i absolutorium, a chwilę później zdecydowali o podwyżce jego pensji. Podwyżka dla wójta proponowana przez przewodniczącą daje 6 razy większe zarobki niż ma większość pracowników w naszej gminie i większość ludzi pracujących w Polsce, skomentował radny Adam Wawryniuk. Wszystko opisała Milena Celińska. Świętej pamięci Sławek Kindziuk stwierdził kilka lat temu, że mojego syna dopiero wtedy będzie można nazwać dobrym pływakiem, jeśli znajdzie się w 1. dziesiątce mistrzostw Polski. Gdy tak się stało, złożył gratulacje i powiedział: teraz to już jest prawdziwy zawodnik. A że nie był człowiekiem chwalącym na wyrost, te słowa dały nam dużą satysfakcję, wspomina Stanisław Nieczyporuk. Trenującemu od 9 lat Maćkowi ta sztuka udała się już kilkukrotnie. Ostatnio w lipcu tego roku podczas Mistrzostw Polski 16-latków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z utalentowanym pływakiem UKS 8 Siedlce rozmawiał Paweł Świerczewski.